Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu w Irlandii. Wyspaliśmy się dzisiaj i teraz jedziemy w kolejne miejsce. Zmierzamy dalej, a gdzie? Dowiecie się już niebawem. Właśnie pierwszy raz w swoim życiu wyprzedzałem prawą stroną. Fajne uczucie. Prawy basen się wyprzedza. Dojechaliśmy już, jesteśmy u Maćka w domu. Maćka kojarzycie na pewno z naszego zlotu z Ząbek, który był parę miesięcy temu. Tam się poznaliśmy. Przywitaj się. I Maciek nas ugościł i pozwolił nam u siebie spać. Świetny samochód, naprawdę fotele są tak wygodne, jak siedzieliśmy przed chwilą pierwszy raz, to się zachwyciliśmy. Co to za samochód? Nissan Leaf, bardzo fajny, naprawdę jest świetny. Ale szczerze mówiąc jest bardzo dużym samochodem. Daniel chciał kupić taki dla mnie, w sensie jako samochód po mieście, ale ja stwierdzam, jak tutaj siedzę, że to jest na pewno stanowczo za duży samochód dla kobiety do jazdy po mieście. Nie jest źle. Nie, za duży. No przecież ten przód patrzy daleko. Ja muszę mieć małe autko, w którym się wcisnę w jakieś małe miejsce parkingowe w centrum miasta, a nie takim klocem. Klocem. Mam pozwólkę? Chodź, maluchu. Jaki jestem słodki maluch. Jaki fajny. Boże, jaki słodki. Zobaczcie, jaki jestem mały, jak się wiercę. Jezu, jaki super. Wyjechaliśmy właśnie od Maćka z domu. Jedziemy zobaczyć tutaj pobliską miejscowość. Zamek, który właśnie... Boże, jaki piękny. Chodzimy właśnie po ruinach zamku Trim Castle. Tutaj w tej miejscowości Trim się właśnie nazywa. I naprawdę Irlandia, kurczę. Piękny kraj. Zrobię zdjęcie. Sprawdźcie na Instagramie moim. Właśnie udało mi się polatać dronem. Muszę powiedzieć, że o wiele łatwiej i lepiej się lata w takiej niższej temperaturze. Nie wiem, czy to jest przypadek mojego drona, czy nie, ale przynajmniej teraz się nic nie zacina, a często miałem problem, chociażby na Sardynii, jak ostatnio byliśmy, że co chwilę się coś zacinało i może to było przez te upały, a tak to działa wszystko perfekcyjnie w DJI Mavic Pro. DJ-u. Wchodzimy właśnie do The Donkey Field i ja jestem mega podekscytowana, bo zaraz będę mogła pogłaskać osiołki. Jak słodko się myją, zobacz. Zobacz. Hej, widzieliście Shreka? Cześć, hej. Cześć, dobry. A nie mamy nic dla was, obybyście chciały pewnie marcheweczka. Kotuniu, chciałbyś marcheweczka, a jutro ci obiecuję, że ci przywiozę. To by też przywiozę, dobra? Okej? Okay. Dzisiaj mnie i kochać. Jakie mam ucho wielkie, jakie mam ucho wielkie, jak moja głowa cała. We'll be right back.
Zobaczcie, to wróciłam do długich włosów. Tym razem różowe, a co? Dlaczego nie? Ale patrzcie, to jakie mam włosy. Ale czad. Mega mi się podobają. Ja już nie pamiętam, jak wyglądam w długich. Tylko tak, ja bym ich nie cienowała przy głowie. No poza tym to fajnie. Patrzcie, to jakie mam kity, jakie w ogóle bujne włosy. Ale super. Jesteśmy właśnie w pokoju u córki Maćka. Właśnie od niej mam te piękne peruki. A za nami znajdują się maski, które ona sama własnoręcznie robi z gipsu. I na Instagramie jej profil nazywa się Masks Online. I zobaczcie, dokładnie podlinkujemy tutaj na dole w filmie. Zobaczycie, jakie cuda robi. Naprawdę są świetne. Ona to normalnie z twarzy odlewa i potem robi takie cuda. A w czarnych włosach jak wam się podoba? Ja jestem w szoku, bo pierwszy raz się widzę i myślałam, że będzie gorzej, ale tragedii chyba nie ma. Śmiesznie. Ale ta peruka, przez to, że ma krótkie włosy i krótką grzywkę, jest najwygodniejsza. Kurde, jakbym tak wparowała do pracy. Cześć dziewczyny. No, wakacje mnie trochę odmieniły. Irlandia zmienia ludzi. Co, Irlandia zmienia ludzi naprawdę, zmienia ludzi, nie? No. To jak ja wyglądam czarny? Tylko nie dawajcie łapek w dół. Ej. Patrzcie, co tu się dzieje? Co tu się wyrabia? A jutro, albo jutro na kolejnym vlogu, albo no jakimś jutro. Niedługo, jutro, zobaczycie Aleksa, będzie wywiad z nim, który przeprowadził się z Warszawy do Irlandii. Poznacie go bliżej. O kurde, na razie jestem zajęty. Ja nie za blisko. Jak już się upora ze złożeniem nowego komputera, to nam trochę opowie. Zobaczcie, to jestem w makijażowym raju. Patrzcie, ile cieni. Szej. Piękne. Najgorsze jest to, że na przykład jak ja się maluję, to najbardziej lubię takie naturalne make-upy i przez to codziennie się praktycznie maluję tak samo, tak zwyczajnie. Ale dzięki temu, że zaczęłam nagrywać trochę na YouTube, to tak zaczęłam bardziej zmieniać. Tak, i myśleć też tak trochę bardziej kreatywnie. Nawet typowo pod filmy, żeby zrobić, ale to też dzięki temu właśnie, jak się trochę pouczę i jakieś nowe pomyślam fajne. Żegnamy już się na dzisiaj, kończymy vlog. Jest godzina pierwsza w nocy. Zasiedzieliśmy się konkretnie. Nie, pierwsza w nocy jest w Polsce, tutaj jest północ. Tu jest północ, aha, bo już mi się czasy mylą, co chwilę mi się mylą czasy. Tu jest północ i zbieramy się do spania i do jutra. Zapraszamy was do subskrypcji i co? Lajkowania. Zapraszamy was do subskrypcji oczywiście, jak zawsze. Pa, do jutra.